Podnosimy teraz ekran, no i dziwnie to wygląda. Poznajecie tego iPhone'a? Jeśli nie, to wam chętnie przypomnę. Jakiś czas temu pokazywałem wam na kanale tę oto podróbkę iPhone'a 8. Zakładam, że część osób, która nie widziała tamtego filmu, mogła spokojnie się na początku teraz naciąć i pomyśleć, że w rękach mam oryginalnego iPhone'a. Nic z tych rzeczy, tak jak wam mówię, jest to po prostu podróbka. Wiele już na ten temat powiedziałem, jak się wystrzegać zakupu takiego szrotu chińskiego. Natomiast ostatnio przyszedł mi do głowy, myślę, że ciekawy pomysł, który może wam się też spodobać, bo sam jestem bardzo zainteresowany tym, jak ten iPhone wygląda w środku, jak wyglądają przede wszystkim jego komponenty, no i jak to wygląda w porównaniu do oryginalnych komponentów, które są w takiej ósemce. Także nie tracąc czasu, pobawimy się teraz w serwisantów iPhone'ów, no i rozkręcimy sobie tego iPhone'a, patrząc przy okazji, co w nim się znajduje. No i jeśli ten film wam się spodoba, to gorąco was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić po prostu żadnych nowych materiałów. Woli wstępu pokażę wam, że ten iPhone jest w 100% sprawny. Znaczy, podróbka tego iPhone'a. Także nie przeciągając, wyłączmy sobie go. A ja już nie tracąc czasu, wezmę od razu ze swojej skrzynki odpowiednie śrubokręty, które mi tak pomogą po prostu odkręcić tego iPhone'a. Na początku musimy oczywiście pozbyć się tych dwóch śrub z obudowy. Jak widzicie, z tymi głównymi śrubkami tutaj na obudowie nie ma żadnego problemu, one spokojnie wychodzą. Jakoś sobie poradziłem, teraz musimy podnieść ekran tego telefonu, aby zobaczyć, co tutaj nam się kryje. Nie ma też z tym większego problemu, bardzo fajnie odchodzi ten ekran od obudowy. Podnosimy teraz ekran, no i dziwnie to wygląda. Próbuję tutaj wypiąć jeszcze tą blaszkę, aby wyleciał właśnie Touch ID. Dziwne. Czyżby to był fake, tak jak się domyślaliśmy podczas testów i to nic nie ma wspólnego z oryginalnym przyciskiem od Apple. Ale idźmy dalej. Mam tutaj jeszcze jedną blaszkę do odkręcenia, która nam pozwoli odczepić ten ekran od reszty obudowy. No i jak widzicie, mamy już go w dwóch kawałkach, jest rozkręcony, no i kilka słów komentarza, a jest co tak naprawdę skomentować. Powiem wam, że wiele iPhone'ów w życiu rozkręciłem, ale czegoś takiego nie widziałem nigdy, więc musi to być po prostu ewenement na skalę tych wszystkich urządzeń. No a to za sprawą tego, że jest to po prostu podróbka i to oczywiście było widać w normalnym użytkowaniu tego telefonu, że bardzo się zacina, że jakość wszystkich komponentów jest ogólnie gorsza. No i teraz w zasadzie po otwarciu tego telefonu wszystko nam się potwierdza. Aby sobie teraz to fajnie skomentować, najchętniej bym wziął iPhone'a 8, rozkręcił go dla was tutaj i pokazał 1:1, ale nie mam pod ręką po prostu teraz tego iPhone'a, bardzo żałuję tego. Natomiast możemy się wesprzeć zdjęciami od kolegów z iFixit. No i sobie zobaczymy po prostu na tych zdjęciach, jak wygląda oryginalny iPhone 8 od środka. No a będziecie mieć tutaj oczywiście porównanie, jak wygląda tutaj. No przede wszystkim coś, co od razu nam się rzuca w oczy, to chociażby same kolory tych komponentów, które są tutaj użyte. Sama płyta, bateria, czy inne komponenty, w ogóle te taśmy jakieś żółte, to jest niespotykane. W iPhone'ie wygląda to wszystko o wiele bardziej schludnie. I zobaczcie na taką prostą rzecz, jeśli dobrze to interpretuję, to tutaj mamy baterię na poziomie pojemności 1000 mAh, a jeśli dobrze sobie czytam, to w oryginalnym iPhone'ie mamy 1821, więc różnica jest znacząca. No i też możemy sobie potwierdzić od razu, dlaczego ten iPhone tak krótko działał. Druga sprawa to te żółte wstawki, te, nie wiem, czy to jest folia, czy jakieś taśmy, kleje, pierwszy raz coś takiego widzę. W żadnym iPhone'ie w zasadzie czegoś takiego nie było, więc to jest dla mnie dziwne. Natomiast fenomenem dla mnie są te kabelki, które łączą tutaj poszczególne komponenty. Jak widzicie, no one są totalnie na wierzchu. W iPhone'ie oryginalnym nie ma zupełnie czegoś takiego. Wszystko tam jest schludnie zabudowane, już nie mówiąc o tym, że wszystkie komponenty są na czarno, żeby nie było po prostu takiego syfu, jak jest tutaj. Inna sprawa, którą ciężko mi będzie teraz przetestować i powiedzieć wam, że na pewno tak jest, ale generalnie wydaje mi się, że te komponenty tutaj poszczególne, płyta główna, bateria, głośnik, kamera, to wszystko tutaj wygląda dość słabo. W ogóle odnośnie samego Touch ID, no to wypadł tutaj przycisk, coś co w iPhone'ie jest zintegrowane w zasadzie z całą obudową. Tutaj to jest to sobie luźno zainstalowane, plus dodatkowo te klejenie w ogóle tych taśm, które tutaj służą do obsługi dotyku, no jest też bardzo, bardzo liche po prostu. No i w zasadzie teraz żałuję, że w tych poradnikach, w których mówiłem, co trzeba sprawdzić, żeby odróżnić podróbkę po prostu, no że nie powiedziałem, że jak macie ten telefon pod ręką, to go po prostu otwórzcie, no bo to od razu będzie widać po prostu, że to jest jakiś chiński szajs, no i że to nic nie ma wspólnego z oryginalnymi po prostu komponentami. Spróbujemy sobie jeszcze otworzyć tutaj aparat,
i zobaczyć, jak on między innymi wygląda, no to to też wszystko różni się od tego, jak to jest w iPhone'ie zrobione, przede wszystkim jak to jest w ogóle przyczepiane do tej płyty. Plusem może tej budowy akurat jest to, że jakbym chciał wymienić ekran w tym iPhone'ie, a raczej w tej podróbce, to byłoby to trochę łatwiejsze niż w oryginale. Tam jednak wypinania tych kabli, tych taśm i przepinania ich do nowego wyświetlacza jest zdecydowanie chyba więcej, więc więcej czasu byśmy, przypuszczam, stracili po prostu na to. Chociaż z drugiej strony nie jestem przekonany, że jak zacznę wyjmować te wszystkie komponenty i będę je chciał włożyć z powrotem, to one będą jeszcze działać w ogóle. Jak widzieliście w ogóle na tych poprzednich filmach, sam wyświetlacz był tragiczny w tym iPhone. Naprawdę od razu widać, że jest gorszej jakości. No i tutaj w środku, no też to inaczej wygląda niż w tym oryginale, więc to naprawdę nie jest trudne, aby odróżnić po prostu dwa te iPhone'y. Zobaczmy sobie jeszcze, czy da się tutaj na przykład odczepić głośnik ten górny. Pewnie, że się da, bo on jest tutaj w ogóle prawie nie przyklejony, także to jest dla mnie też fenomen, że to jest tak zabezpieczone, ale trzyma się to na dwóch takich przewodach. Wygląda to mega licho, jakby miało się zaraz urwać, więc nie będę tego ruszał. Natomiast ja generalnie jestem zaskoczony. Może nie jest to jakiś gigantyczny szok, no bo przypuszczałem, że nie będzie tu oryginalnych komponentów, skoro nie jest to oryginalny iPhone, no ale widzicie, że jednak budowa tego iPhone'a, tej podróbki, różni się diametralnie od tego, co jest w środku oryginalnego po prostu telefonu od Apple. Ale żeby nie było, że go tutaj rozkręciłem i go tak zostawiłem, sprawdźmy jeszcze, czy on w ogóle będzie działał po takiej próbie otworzenia. Wydaje mi się, że można by te Touch ID zastąpić jakimś dowolnym guzikiem z koszuli i by na to samo wyszło, ale dobra, już zostawię go. A few moments later. Udało mi się go zamknąć, teraz sobie go odpalmy i zobaczmy, czy coś tu w ogóle zadziała. Jabłko się zaświeciło, także jest nadzieja. No i iPhone odpalony, jak widzicie, załadował się system. Wszystko działa, dotyk działa też, więc nie ma żadnego problemu. Jak widzicie, trochę różnic jest między tymi telefonami. Sam tylko po prostu potwierdza, że mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z badziewiem. Z badziewiem, w które po prostu nie warto inwestować. Ode mnie to już dzisiaj na tyle. Jeśli wam się podobał ten film, to subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. No a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!